Jak szybko mogło, może zostać przyjęta ustawa o krs o Sądzie Najwyższym? Na tym posiedzeniu wiadomo, że nie. To, bo no nie, to jest już niemożliwe. Ta... Tak, mhm. posiedzenie zaczyna się jutro, program tego posiedzenia już jest znany, a my jesteśmy jeszcze w trakcie tych uzgodnień. W związku z czym wiadomo, że w, na tym posiedzeniu Sejmu nie, następne posiedzenie Sejmu za dwa tygodnie. I myślę, że gdyby założyć taki optymistyczny scenariusz, że w, dosyć szybko jesteśmy w stanie z Panem Prezydentem osiągnąć porozumienie, a myślę, że jest na to szansa. No bo w, w świetle tego, co mówiłem, no przyjęliśmy rzeczywiście właściwie wszystko to, co Pan Prezydent oczekiwał. Więc myślę, że nie ma dzisiaj podstaw do tego, żeby tego porozumienia mogło nie być. No, ono jest w zasięgu ręki. Więc jeśli to by rzeczywiście się stało szybko, to wtedy myślę o następnym posiedzeniu Sejmu. Czyli za dwa tygodnie te, te ustawy mogłyby stanąć i być już w Sejmie. W sejmie procedowanej. Wtedy rzeczywiście dosyć szybko moglibyśmy tą właśnie reformę jak osiągnąć. Jak poprawki byłyby ustalone z panem prezydentem, to właśnie to mówił pan poseł. Dość szybko można wtedy ustawę uchwalić. Tak. tak? No wtedy bo... można oczywiście uchwalić szybko, bo e, będziemy w komfortowej, można powiedzieć, sytuacji, kiedy e, już nie będą, większość parlamentarna nie będzie już zgłaszała poprawek wtedy w trakcie e, nowych poprawek, dodatkowych poprawek w trakcie procedowania. Te poprawki byłyby uzgodnione już wcześniej, to by znakomicie mogło przyspieszyć e, procedowanie. W Parlamencie, no tylko jest kwestia rzeczywiście dzisiaj tego, abyśmy mogli powiedzieć, że to porozumienie z Panem Prezydentem stało się faktem. Że, że my, przynajmniej w obozie tym obozie dobrej zmiany, jak mówimy, jesteśmy tutaj zgodni co do ostatecznego kształtu tych, tych projektów. Oczywiście. Muszę dzisiaj to również powiedzieć. No zawsze takie projekty, które są wynikiem jakiegoś kompromisu, prawda? one pewnie nikogo nie zadowalają do, do końca i pewnie też i prawo i sprawiedliwość do końca z tych projektów zadowolone dzisiaj w takim kształcie nie jest, czy, czy nie będzie. Ale mamy poczucie takie, że dzisiaj na nas spoczywa wielka odpowiedzialność, że jeśli my dzisiaj nie osiągniemy tego porozumienia z panem prezydentem, no to reforma sądownictwa zostanie zaprzepaszczona, być może. Na zawsze albo na bardzo długie lata. No pamiętajmy przez 27 już czy 28 praktycznie lat to sądownictwo jest w takim kształcie, jakie zostało uchwalone przy okrągłym stole, prawda? przy porozumieniu z komunistami. Przez 28 lat w tej sprawie nie udało się właściwie niczego zrobić, niczego poprawić, mimo oczekiwania ogromnej większości Polaków. No, dzisiaj mamy tą gigantyczną szansę, żeby tą niemoc. Tych 28 lat przełamać, i ten kompromis zawarty z komunistami przy okrągłym stole w zakresie tego, jak wygląda w Polsce sądownictwo, również przełamać i powodować, że polskie sądy będą mogły działać bardziej w interesie obywateli, bardziej w takim poczuciu działania na rzecz sprawiedliwości. No jeśli byśmy dzisiaj przez jakiś spór prawda, wewnętrzny tak naprawdę tej szansy nie wykorzystali, to myślę, że Polacy po prostu mieliby całkowite uzasadnienie, żeby nas o to. Bardzo